Rajdy rowerowe z zasady mają same zalety. Poprawiają nastrój, polepszają zdrowie, można poznać innych rowerowych fascynatów. Do bardzo pożytecznych zaliczyć można rajd rowerowy uwolnić od zapomnienia. To oryginalny pomysł grupy rowerowej Niepokonani Jaworzno, którą w organizacji rajdu wsparła Jaworznicka Inicjatywa Narodowa. Po raz drugi zaproszono na rajd szlakiem jaworznickich miejsc pamięci. W drogę w niedzielne południe 11 sierpnia wyruszyło kilkudziesięciu rządnych wrażeń rowerzystów. Sierpień to jest taki miesiąc, taki upamiętniający różne okoliczności, więc myśmy postanowili, że wspólnie z Inicjatywą Narodową zrobimy ten rajd. Przy okazji okazało się, że rowerowa koszulka to wyjątkowo dobre miejsce na przypomnienie pewnej rzadko używanej nazwy. Wprawdzie trochę w dolnych partiach koszulki, ale nazwa Makaszów świetnie widoczna. Ta nazwa intryguje dość dużo ludzi. Mianowicie chodzi o to, że ja mieszkam w dzielnicy Długoszyn. I kiedyś starsi ludzie na taki środek Długoszyna, ten centrum ścisłe, to mówili Makaszów. Oczywiście ludzie pomału wymierają i ta tradycja jakby zanika. Kto tam pamięta, nie pamięta. Ja postanowiłem sobie na koszulce napisać, chociażby dlatego, że będą pytać, prawda? A jak będą pytać, to będzie okazja powiedzieć dlaczego i tak dalej. Także ludzie z Długoszyna o tym wiedzą dobrze. Już pomału też niektórzy w Jaworznie młodzi dowiadują się, że Makaszów był taki, jest cały czas trwa w pamięci niektórych ludzi. Przynajmniej mnie tak. Walorem rajdu jest to, że rowerzyści nie przemkną niczym strzała przed każdym z pomników, ale zatrzymają się i posłuchają przygotowanych okolicznościowych prelekcji. Korzystaliśmy z zasobów zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna, oraz z opracowań pani Marii Leś-Runickiej. Są to bardzo dobre, tak naprawdę bogate w informacje o naszej lokalnej historii materiały. Także odświeżyłem z pamięci bardzo wartościowe prelekcje pana Adriana Ramsa, również z naszego Muzeum Jaworznickiego, także ukłony w stronę właśnie tutaj kadry naszego muzeum, ale także nakreślamy te wydarzenia w szerszym kontekście. Na przykład dziś mijamy aż co najmniej 3-4 pomniki będą poświęcone bohaterom września 1939 roku, czy ogółem okresu okupacji hitlerowskiej. W związku z tym też przedstawimy szerszy kontekst tych wydarzeń, dostępny z takiej ogólnodostępnej po prostu historii. Na dokładkę jeden z rowerzystów postanowił podczas rajdu posłuchać muzyki patriotycznej z filmu Czas honoru. To taka podwójna dawka patriotyzmu, a tego przecież nigdy za wiele. Rajd więc zaliczyć należy do bardzo ciekawych. Zawsze dowiadujemy się dzięki tym ludziom, tej grupie, tym, jak to powiedzieć, ojcom, założycielom, czegoś nowego. A potem się okazuje, że to przecież jest oczywiste, ale my tego nie wiedzieli. Organizatorzy przewidują 2 godziny rajdowych atrakcji. Ale był też jeden maruda, który skwitował, że on to pewnie dotrze do celu przed północą. Tak czy siak wszystkim rajdowcom należało życzyć szerokości.